Cześć! Dzisiaj powiem Ci o 5 sygnałach, kiedy Twój organizm mówi Ci, że potrzebuje mniej węglowodanów. Zapraszam na odcinek. To nie jest tak, że węglowodany są złe. To nie jest też tak, że dieta niskowęglowodanowa czy ketogeniczna jest jedyną słuszną formą żywienia, chociaż oczywiście wiele osób bardzo dobrze się na takim stylu życia czuje, szczególnie jeżeli robi to dobrze, ale nie o tym jest dzisiejszy odcinek. Chcę Ci podać takich 5 sygnałów, które być może dostajesz od swojego organizmu, a nie potrafisz ich odczytać. I w takich wypadkach warto przynajmniej na jakiś czas zastosować strategię zmniejszenia ilości węglowodanów. Ostatni z nich będzie już dotyczył osób będących na diecie ketogenicznej. Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to senność i zmęczenie. Wskazaniem do tego, aby ograniczyć węglowodany, jest to, że czujemy się zmęczeni w ciągu dnia, że nie mamy siły, energii. Bardzo często świadczy to o tym, że mamy problemy z elastycznością metaboliczną, czyli nie potrafimy zbyt dobrze na dany moment korzystać z paliwa, jakim są węglowodany, bo na przykład mamy ich za dużo. I tutaj szczególnym rodzajem senności, który można nieraz łatwiej wyłapać, jest taka senność po posiłku. Jeżeli po zjedzeniu, nie wiem, śniadania, obiadu, kolacji chce Ci się spać, potrzebujesz drzemki, to jest sygnał, że warto albo zrobić w tym kierunku badania, albo nawet spróbować ograniczyć węglowodany, zmniejszyć ich ilość w diecie i zaobserwować, czy ta sytuacja się nie poprawi. Drugi moment jest związane z tym, że Ty jesz, mimo że niewiele się zmieniło, a wcześniej jakby ta waga Ci się utrzymywała, albo na przykład chcesz schudnąć, ale nie możesz schudnąć, mimo tego, że zmniejszasz kalorie, masz aktywność fizyczną, teoretycznie dobrze się odżywiasz, no ale tych efektów nie ma. W takim wypadku znowu przyczyną może być to, że masz wysokie poziomy insuliny, wysokie poziomy glikemii i to uniemożliwia Ci redukcję wagi. Więc jeżeli Ty jesz albo nie możesz schudnąć pomimo zrobienia wielu innych rzeczy, to być może jest to czas na ograniczenie węglowodanów. I tutaj dochodzimy do trzeciej wskazówki, która już jest związana ze zrobieniem badań, albo badań laboratoryjnych, albo zrobieniem sobie badań glukometrem w domu. Są to poziomy glukozy i insuliny i podam Ci trochę inne wytyczne niż te, które możesz nieraz usłyszeć czy przeczytać w sieci, albo widzisz w tych wartościach referencyjnych, jak dostajesz wynik z laboratorium. Pierwszy element to jest glikemia i ja uważam, że jeżeli ta glikemia jest już powyżej 9,10,9, to znaczy, że nie do końca jest dobrze. Prawidłowa glikemia wręcz jest poniżej 90, więc to jest taki sygnał powyżej 99, że no pewnie warto te węglowodany ograniczyć. Drugi sygnał, który to też możesz sobie sprawdzić glukometrem w domu, to jest sprawdzenie sobie glikemii po na przykład 2 godzinach po posiłku. Ona powinna znów wrócić do tego poziomu bazowego, czyli jak masz średnio 90, no to ona powinna być znowu 90, a nie utrzymywać się powyżej 100 nadal 2 godziny po. To świadczy o problemach z gospodarką cukrową i o tym, że węglowodany na dany moment niestety nie do końca Ci służą. Ale drugim elementem, który polecam Ci zbadać i to trzeba zrobić już w laboratorium, to jest badanie insuliny. Jeżeli badasz po prostu insulinę na czczo, to jeżeli Twój wynik jest dwucyfrowy, czyli 10 bądź więcej, to już świadczy o bardzo możliwej insulinooporności i o tym, że na ten moment nie do końca Twój organizm radzi sobie z przetwarzaniem węglowodanów na energię i warto je ograniczyć. Jeżeli zrobisz krzywą cukrową, gdzie zmierzysz i glukozę, i insulinę na przykład na czczo po godzinie i po 2, to warto zwrócić uwagę na to, czy ta insulina jakby po pierwsze jest jednopunktowa na czczo, ale nieraz mamy dobrą insulinę na czczo, na przykład 8, a mamy insulinooporność tak zwaną poposiłkową i to sprawdzamy tak, że po godzinie prawidłowy wzrost to nie więcej niż 5 razy. Jeżeli wzrasta Ci ta insulina bardziej niż 5 razy, na przykład z 8 do 80, no to świadczy o insulinooporności posiłkowej. I kolejny punkt, w którym też możemy sprawdzić tą insulinę, to znowu te 2 godziny. Po 2 godzinach insulina powinna się obniżyć już do poziomu bazowego, czyli jak zaczynaliśmy od 8, to 2 godziny później też powinno być plus minus 8. I to są takie wskaźniki, które badamy w laboratorium, ale naprawdę uważam, że warto sobie to sprawdzić. Czwartym elementem, który powinien dać Ci znać, że coś jest nie tak, to jest brak sytości również po posiłkach i takie uczucie ciągłego głodu. Bardzo często jest to związane z leptynoopornością, czyli tak jak mamy insulinooporność, mamy również leptynooporność. Leptyna, można powiedzieć, jest takim hormonem, który mówi nam: przestań jeść, już nie jesteś głodna. Jeżeli moje komórki są oporne na te sygnały, to będę miała ciągłe uczucie głodu, ciągłe uczucie nienajedzenia i będę jeść więcej, niż tak naprawdę wynosi moje zapotrzebowanie. I jak pokazują badania, ograniczenie węglowodanów, czy to na diecie niskowęglowodanowej, czy ketogenicznej, potrafi tą leptynooporność odwrócić i rzeczywiście przywrócić nam tą sytość, a dodatkowo tego typu żywienie samo z siebie obniża nam apetyt, więc jakby tak dwutorowo pomaga tą leptynooporność ogarnąć. I ostatni, 5. punkt to jest ograniczenie węglowodanów już jeżeli jesteśmy na diecie ketogenicznej. I tutaj uwaga, ja uważam, że wiele osób, które na serio podchodzi do diety keto, często ma za małą podaż węglowodanów już w długim okresie czasu. Czyli jak jesteś już kilka miesięcy na keto, to staraj się te węglowodany w miarę możliwości zwiększać. Nie jeść ich 20 gramów na dzień, tylko może 40, może 50, w zależności od Twojej elastyczności, tego jaką masz aktywność fizyczną, Twoich celów. Ale jakby mam wrażenie, że jemy za mało, a nie za dużo. Ale jest taka grupa, mam wrażenie, osób, które tak sobie są na keto, nie są na keto, są na keto, nie są na keto i w tym wypadku warto na jakiś czas spróbować ograniczyć te węglowodany, szczególnie jeżeli czujesz, że taki stan Ci nie służy, czyli na przykład nie masz efektów, Ty jesz, będąc teoretycznie na keto, masz napady głodu, masz ochotę na słodkie, no coś się niedobrego dzieje, to być może właśnie tak nie do końca się zaadaptowałaś, nie do końca się zaadaptowałeś do ketozy, a i tak raz jesteś, raz nie jesteś. W takim wypadku naprawdę polecam Ci na przykład założyć sobie, że przez 30 dni pilnuję tego, żeby nie jeść produktów, które są bogate w węglowodany, bo to pomoże Ci się zaadaptować, pomoże Ci wiele rzeczy zresetować tak naprawdę i później jakby już wtedy bardziej świadomie nieraz jesteśmy w stanie te węglowodany zwiększać. To jest 5 momentów, 5 sytuacji, w których uważam, że warto ograniczyć węglowodany. Jeżeli masz jakieś inne wskazówki, pomysły na to, to daj znać w komentarzu. Jeżeli masz pytania, również zapraszam do zadawania pytań właśnie tam. Pozdrawiam Ciepło, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!